Jeżeli chodzi o tą stronę, to znowuż dam z opowiadań początki, później oczywiście, bo sam ten akt morderstwa odbywał się w ten sposób, że żandarmeria zajechała do Wierzbicy, otoczyła ten dom, wyciągnęła pana Druszcza z pościeli, bo spał wtedy w domu. On w zasadzie był dowódcą grupy partyzanckiej AK-owców i taką bazę miał oczywiście w Wierzbicy, ale i pod Suliszce. A w ogóle miał w stercie wymłoconego zboża we dworze pomorzańskim. W tej stercie miał taką jamę i tam on się przechowywał. Ale to był okres przedświąteczny jak gdyby i pech chciał, że wtedy był w domu. No i ci Niemcy jego pod samochód mu się kazali położyć. Wartownik chodził koło samochodu, a w domu robili rewizję. Mieli Ruszczowie dwoje dzieci. Te dzieci z płaczem, w zamieszaniu wyskoczyli na hol tego domu i sąsiadka się nimi zaopiekowała, tymi dziećmi, że to są ich. I te dzieci zostały uratowane w ten sposób. Natomiast Druszcz, jak Niemiec był z innej strony samochodu, wyskoczył spod samochodu i zaczął uciekać. I ten Niemiec strzelił, ranił go widocznie. I Druszcz ze stodoły skoczył i był kopiec z ziemniaków przykryty słomą, nieobsypany jeszcze ziemią, i on pod tę słomę prawdopodobnie się schował. Ale w tym czasie również tam na kwaterach było wojsko niemieckie i za stodołą w tym czasie był jeden z Niemców i zobaczył, że coś się pod słomą poruszyło. A wiedział, że Niemcy, że żandarmeria przyjechała tam do tych łuszczów i wyciągnął, zobaczył, że tam jest ktoś, wyprowadził go, przyprowadził z powrotem do tej żandarmerii i jego tam od razu zastrzelili, a Druszczową wzięli do samochodu i jechali w kierunku pod Suliszki, bo mieli donos, że on jest dowódcą grupy partyzantów właśnie z tej Podsuliszki. I jechali przez do Polan najpierw i między Polanami a Wierzbicą jest figurka. Koło tej figurki kazali wysiąść pani Druszczowej, kazali jej uciekać, no i w biegu ją zastrzelili. Później jechali przez Pomorzany. Jak ta kolumna tych Niemców, samochody bez plandek, takie niskie, po pięciu żandarmów z każdej strony tego samochodu siedziało, z karabinami między kolanami, prawda? I jak przejeżdżali, to ja widziałem to osobiście, bo z mamą i bratem akurat rozpościewaliśmy sen len do suszenia na rżysku tuż za stodołami, od tej drogi w odległości jakieś około 150 metrów. I ta kolumna, jak jechała przez Pomorzany, to ja ją widziałem. No i oczywiście za 3 godziny patrzymy dymy nad Podsuliszką i cała wioska została wtedy spalona. A tam ponad 30 tych chłopów, a i kobiety tam jakieś były, chyba dwie kobiety było. Niemcy zaresztowali. Tam w dworze Modrzejowieckim zamknęli ich początkowo w piwnicy, a później wyprowadzali, mordowali, męczyli ich, związali. Później przyprowadzili między Podsuliszką a tym dworem taka figurka, takie zalesione troszkę pola i pod tym laskiem ustawili ich do egzekucji. Ustawili tak jak z opowiadania później było.
ustawili karabin maszynowy, prawda? Tam było przemówienie, że bandyci i tak dalej, że przez to zostaną ukarani za nieposłuszeństwo i tak dalej. No w tym czasie jeden z tych zabitych, on był w grupie partyzanckiej, młody chłop, taki między 20 a 30 lat, związane miał ręce, co prawda, ale zdołał doskoczyć na karabin maszynowy i krzyknął, kto może, ratujcie się. No i oczywiście część tych ludzi uratowało się, bo w sumie tam było chyba zabite 16 osób, a aresztowanych było 30, tak jak z opowiadania, że 34 osoby było aresztowane. No i w czasie tego, kiedy ten Niemiec wyrywał karabin maszynowy spod nóg tego partyzanta, prawda, to wyrwał z serią. I dwóch tych Niemców było ciężko rannych, prawdopodobnie tak jak było opowiadanie, że zostali ci Niemcy zabici. A w ogóle początek tego to był taki, że tam na górkach, to jest za pod Suliszką, na polu było gospodarstwo, nazywał się ten człowiek, w tej chwili wyszło jego nazwisko z pamięci, prawda, ale on, to był Volksdeutsch i on prawdopodobnie był jako wartownik w Starachowicach, czy gdzieś tam właśnie pilnował składów węgla. No i było takie opowiadanie, że podeszła jakaś dziewczynka z kubełkiem, żeby sobie nabrać tego węgla. No i on strzelił do niej i zastrzelił tą dziewczynkę. No i ta grupa partyzancka później, on się nazywał Kopania, ten Volksdeutsch. I ta grupa partyzantka zorganizowała zamach, z tym, że no widocznie jakich niedoświadczonych młodych chłopaków wziął do tego zamachu i było w ten sposób, że ten Kopania jechał z małą dziewczynką, z córką, jechał na pole konnym wozem. No i oni dosyć z daleka strzelili do tego Kopani i trafili właśnie to dziecko. A Kopania wtedy wskoczył między konie na dyszel i galopem uciekł. Udało mu się uciec stamtąd. Także ten Kopania później już czy z tego powodu, zresztą on o tej grupie partyzanckiej, on prawdopodobnie wiedział wcześniej, prawda, ale to chyba już dodało tego dla niego tego argumentu, że doniósł żandarmom i nazwisko tego druszcza, i miejsce zamieszkania tego druszcza, prawda, i cały ten później na Podsuliszkę ten akt taki zemsty czy zbrodni niemieckiej, to z tego powodu był dokonany.